piątek 2 grudnia w Miejskim Centrum Kultury rozpoczęła się 44. edycja ogólnopolskiego turnieju recytatorskiego imienia Leopolda Staffa. Na inaugurację turnieju publiczność wysłuchała recitalu Jakuba Pawlaka, laureata kilkudziesięciu prestiżowych konkursów i festiwali piosenki w całej Polsce, a od niedawna również w Niemczech. Młody, ekspresyjny autor i wykonawca piosenki w swojej twórczości łączy wiele gatunków muzycznych z nietuzinkowymi, wyszukanymi tekstami poetów, co nadaje jego występom unikalny, lecz niczym niezaburzony charakter, a w połączeniu z naturalną ekspresją artysty tworzy niezapomniane widowisko sceniczne. Po koncercie rozpoczęły się pierwsze zmagania recytatorów. W pierwszym dniu turnieju zaprezentowali się Anna Chwastek, Maria Wójtowicz, Joanna Karcz i Patrycja Skrocka. Jury oceniało dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Gdy kobiet już hasło wykrzyczał i odzew gwiazdy zmęczone pobladły, ja taką zanucę wam pieśń ku przestrodze, był anioł upadły. Stał niegdyś z lilią wśród rzeźb świętych grona i wiele z tych czasów pamięta. Już tylko cień wspomnień pozostał i ona lilia, lilia zwiędnięta. Bo przyszedł tam rzeźbiarz szatański Pigmalion i szepnął: aniele, pójdź ze mną. I zdjął z postumentu i powiódł duchem w dalią, gdzie było dość ciemno. Od stóp aż do nimbu ją pieścił, a potem wyrzucił na próg. Tak jak stała, odnowił ją wprawdzie, lecz zabrał jej cnotę. Nic więcej nie miała, nie mogła powrócić do swojej kaplicy na dawny postument kamienny. Niestety, to nie był już stan anielicy, lecz nieco odmienny. I odtąd jej życie to zbrodnia za zbrodnią, fatalny ciąg skutków i przyczyn. Zmuszona za ciało sprzedawać przychodnią, sączyła swój kielich goryczy. A kiedy przekwitła niebiańska uroda, kupiła stradalnik i stołek. Sprzedaje obrazki w kaplicy przy schodach, gdzie była przed laty aniołem. Przekwitło niebiało.